Powiem inaczej. Wy macie prawo do praw ludzkich. Tymczasem prawa tego wam zaprzeczono. Kto zaprzeczył? Kto? Niepodobno skazać się tego sprawdzić. Trzeba po kolei wynajdować całe grzeszne ludzi. Cały ten zwrót bezprawny i krzywdy. Ja bym się po to tu przyszedł. Obudzić w was to, co zastrzenie. Ja wiem, że wy wszyscy myślicie to, co ja mówię. Wszyscy to myślicie. Ale nikt nie zważy się tego powiedzieć głośno. Dlaczego? Dlaczego nie wydobędziecie tej siły, która jest w was? Dlaczego tam wiecie cały ten słuszny bunt? Dlaczego nie wiecie w was nie? Przestańcie się lękać. Dostaniecie tylko gniewu, a znajdą się siły, które będą w stanie wykorzystać, by ich poprowadzić. Nie oczekujcie miłosierdzia. Miłosierdzie was tylko obniża. Wy go nie potrzebujecie. Zrozumcie, wam się to wszystko po prostu nie należy. Nic łaski. Miłosierdzie to trudny dzień, którym tajemniczy niepojęty bogacz usiłuje ukryć swoje prawdziwe oblicze. Jest cień, który próbuje pogrążyć was wszystkich, waszą sprawę, waszą słuszność i wasz gniew. Strzeżcie się od stołu narzędzia. Oni są waszymi wrogami. O kim on mówi? Wyraz nie chodzi mi o kogoś. Ale co panie z tego słuchacie? Gód skręca kiszki i świetnie mi oczy. Głupi! Ja mu nie o to chodziło. No. Ale powiedz mi, co cię tu sprowadziło? Chciałem wam tylko uświadomić, że się o was myśli, że o wasze prawa się walczy. Dajcie tylko wasz gniew! Panie, z tym gniewem, z tym gniewem. Szalże, się to cię zamkną, gdzie trzeba i ty. Albo ci kagajec nałożą. Chcę się! Chcę przyzwolić! Ale ja! Dajcie tylko gniew! Zegasz to, nikt. No i cóż wam z tego? Powtórzyć, jak przyjdzie. Łatwo ci gadać i mam do czego zęby. O, i nie zwiększ, palce do rozbyć. Ale pomóż to jednym z nas. O, właśnie. Poszczękaj na czasem zębami i ocykaj żołądek przez parę wieczorów, to ci mina źle. No, pomóż jednym z nas. Właśnie, pomóż jednym z nas. Wy nie zrozumieliście niczego. Ani słowa. A przecież wam mówię, że się o was myśli. Przyszedłem wam uświadomić, jaką siłę nosicie w sobie. Ja bym to zmusiłem. Panie, coś ktoś pan mówił, niech się spełni. Tylko żeś tam powiedział i się nie spełnia. W tym co ma rzecz? Właśnie po to przyszedłem przygotować was na to, że się nie może się, że to się może spełnić. Właściwie, że się spełni, to całkiem nie mówi. A ty skąd o tym wiesz? Nas już przeróżnie. Był taki, pamiętacie, co się zapierał, że już, już. A gadał jakby wróżył skał. Ale co? On poszedł, a my zostali. Zostali tym, czym byli przed tym. O, i wszystko. A ty? Co zamierzasz zrobić? Zostaniesz tym, czym byłeś? No, jeśli nie zrozumieliście tego słowa. Daleko od nas, do ciebie. Daleko od ciebie, Kuna. Widzisz, u nas głowa pęka, ale jedno. Ten o nas wszystko wie, kto tu żyje wśród nas. Inni nie wiedzą nic. I tego, że właśnie pan jest plebem ludzi. Tak, tak. Są ludzie, którzy nie dojrzeli do rewolucji, o której pan chodzi. Nie wiem. Myślę, że większość. Że ogromna, prawie wszyscy. Myślę. Musimy się pobyć z rozrobnikami. To są najczynnicy. Ich nic nie kosztuje życie, więc stroją walki. Co by, gniew nie wytrzymuje niczego w pierwszym stanie. Na dłuższą metę nawet się nie przyda. A przy tym wielu jest jeszcze takich, których trzeba dźwigać. No i to jest woda na pańskim łeb. Życie w aureolie się pracy! Tak, tak! Jestem gotów! Jestem gotów! Myślę, że mało jest takich, którzy zdołali się dźwignąć w sile swego własnego gniewu. Po sile własnego gniewu, no rozumiesz pan, rozumiesz?
rozgoryczenia swej krzywdy. Ale, ale tak naprawdę, naprawdę dźwięk, naprawdę. Pan jesteś ty pomagać. Tu zachodzi jakaś dziwna niezwierzę, że tym, co pan mówisz, tym, co pan myślisz. Jestem panu ogromnie wdzięczny. Pozwolił mi się pan wyzwolić od brzemienia tamtych twierdzeń. Skądże? Przecież pan wcale za mną nie poszedłeś. Oczywiście. On za panem bez nie poszedł. Oni? Oni nie są winni w tym samym stopniu, co pan. Oni nie są winni, że nie od razu uwierzyli. A zresztą ich chłopie w ucie. A mimo to oni za panem nie poszli. Za panem pójdą, jeśli pan. O, zapewne będzie pan nawlekać na który. Nie, nie. Ja pójdę za nim. Oto jeden dzień w życiu Adama. Jeden z tych dni jeden ze stanów. Od dawna już stara ogrzewalnia przemieniona została w synonizm. Kiedy dzisiaj wejdzie ktoś do niej, mówi, że tę samą izbę długą i przestrogą, w głowie i odrębniane skupy popierające sklep. Tego dawniej nie było. Po lewej i prawej stronie, poza rzędami tych podwór, ciągnął się szereg wyż, podobnie jak dawniej, tylko porządku. Są drewniane, ogromne, długie i proste, ale z chlubu. Środkiem długi stóp, a w głębi duży krucyfiks z ciemnego drzewa. Nienawiść przeklętego brzemienia miała przekształcić się w jego pokochanie,
Chrystusie jest nasza wolność. Jest. Wierzę. Kazałeś w Niego wierzyć, modlić się do Niego, naśladować. Dobrze. Mówiłeś, bądź się biedakami, bo On sam nie miał się głowy położyć. Dobrze. Słuchaj, bądź chętny, bądź Ty sam tak uczynił. A przecież On ciągle jest. On ciągle dociera do dusz i odtwarza w nich siebie. W kim? Antoni, w ubogich. W nich jest Chrystus. Czy Pan Bóg? Ja? Możemy? Przydały kształt.
kształt, poprzez wasze ciała, wasze głosy. Każdy z nas, myślę, że pozostaje właśnie wobec tego kija, że to słowo teraz przez nas zapośredniczone zostało nam podarowane, byśmy również próbowali, tak jak każdy z was w tej sztuce, szukać tego kształtu, o którym była mowa. Tego kształtu, który szukał brat Albert. I ostatecznie to przesłanie, które tutaj wielokrotnie powracało, by przybrać obraz, podobieństwo, by dać się kształtować obrazowi podobieństwa i te dwa słowa, a właściwie to słowo, które na koniec wybrzmiało, miłosierdzie jest piękne. Miłosierdzie jest piękne. Poprzedzone słowem miłość. Za to doświadczenie słowa, które was przybrało taki piękny kształt, bardzo wam dziękuję. I pewnie tak jak tu jesteśmy razem, nasze słowa wobec tego słowa są po prostu nijakie. Oklaski nie są w stanie wyrazić tej naszej wdzięczności, która w nas jest. Pewnie razem z wami możemy tylko prosić, byśmy dali się kształtować miłości, odkrywając piękne pięknym miłosierdzie. Za ten czas, za to wydarzenie i za ten dar bardzo dziękujemy, życząc księdzu rektorowi i zarazem też naszym drogim panu. I to jest wasze dzieło, nie tylko ta sztuka, ale to, co staje się tutaj w seminarium poprzez waszą obecność, myślę tutaj o pani Alicji, o pani Monice, pewnie możemy dołączyć do tego jeszcze panią Monikę Słonkowską, bo to wy właśnie sprawiacie, że te logo, które tutaj pojawiają się na scenie, one przybierają właśnie taki kształt, a nie inny. I to również pani praca, posługa powoduje, że mam taką nadzieję, która staje się pewnością, że to piękne słowo również będzie w naszych parafiach kościołach. Zatem waszą obecność i pracę, myślę, że tu wszyscy jesteśmy bardzo wdzięczni. Jeszcze raz dziękuję wam za ten czas, za tę chwilę, mając nadzieję, że to nie jest ostatni raz. Już to dialogos przemieni się w dialogu. Tutaj pewnie można było dyskutować nawet już rekinacją, ale tym bardziej dziękuję. Radość tego spotkania, zapraszamy tort, aby wjechał uroczyście. Bardzo potrzebne brawo, bo to tak nieśmiało wjeżdża. Do tyłu.